Dzisiaj za zadanie mamy porównać ułamki dziesiętne. Mamy 4 pary do porównania. Zacznijmy od pierwszej. Porównajmy 1/10 z ułamkiem 70/1000. Ta jedynka w pierwszym ułamku tutaj jest na miejscu części dziesiątych. To są części dziesiąte. To oznacza, że 1 mnożymy przez 1/10. Zatem 1/10, tak jak czytamy, w ułamku zwykłym to jest 1 - 10. 1/10. Siódemka jest na miejscu części setnych. To znaczy, że 7 mnożymy przez 1/100. 7 razy 1/100 to jest 7/100. Aby porównać te dwa ułamki, musimy mieć takie same mianowniki. 1/10 i 7/100. Jaki będzie wspólny mianownik? Wspólnym mianownikiem może być na przykład 100. 1/10 to jest to samo, co 10/100. Rozszerzam ułamek, mnożąc przez 10. Co jest większe, 10/100 czy 7/100? Oczywiście, że 10/100, zatem ten ułamek po lewej stronie jest większy. Chciałam powiedzieć, że masz jeszcze drugi sposób na porównywanie ułamków dziesiętnych. Możesz porównywać kolejne miejsca. Jeżeli wiesz, że cyfra jedności jest 0, to porównujesz części ułamkowe. Tu mamy, jak wspomniałam wcześniej, części dziesiąte. Zatem 1, a tutaj mamy 0. Widać, że 1 jest większy od 0, zatem już w tym miejscu można było stwierdzić, że ta liczba po lewej stronie będzie większa. Przejdźmy do kolejnej pary. Tu ponownie mamy dwa sposoby porównania. Albo zamieniasz sobie te liczby na ułamki zwykłe, czyli w tym wypadku 6 jest na miejscu części dziesiątych, czyli to jest inaczej 6 razy 1/10, czyli 6/10. Tutaj 6 jest na miejscu części setnych, czyli to jest 6 razy 1/100, czyli inaczej 6/100. Już w tym miejscu myślę, że wiesz, który ułamek jest większy. Co jest większe, 6/10 czy 6/100? Inaczej, wolisz wziąć 6 kawałków z pizzy, która jest podzielona na 10 części, czy 6 kawałków z pizzy, która jest podzielona na 100 części? Oczywiście wolisz tę pierwszą opcję, prawda? Mówiłam też o drugim sposobie. Możesz porównywać po kolei cyfry. Jedności są 0, więc patrzymy na części dziesiąte. Tu masz 6, tu masz 0, więc już w tym miejscu wiemy, że liczba będzie większa. Rozważmy kolejną parę. Tutaj mamy 9. 9 jest na miejscu części setnych, czyli to jest inaczej 9/100. I mamy też 3, która jest na miejscu części tysięcznych. To są 3 tysięczne. 9/100 dodać 3 tysięczne. Aby dodać te dwa ułamki, musimy mieć takie same mianowniki. Możemy rozszerzyć ten pierwszy ułamek do 1000, czyli tu na dole będziemy mieć 1000, na górze 90. W takim razie ten ułamek to 93 tysięczne. Tutaj jedynkę mamy na miejscu części setnych, czyli to jest 1/100. Inaczej możesz zapisać, że to jest 10 tysięcznych. 10 tysięcznych. Co jest większe, 93 tysięczne czy 10 tysięcznych? Oczywiście, że ta pierwsza liczba. I ostatni przykład. Myślę, że już wiesz. 3/10 i 6/100. Zróbmy tym drugim sposobem. Jedności są takie same, więc porównujemy pierwszą cyfrę po przecinku. Tu mamy 3, tu mamy 0. Ta liczba będzie większa.